Za nami dni leśne, jakże udane, bo wypełnione mnóstwem atrakcji, z których chętnie korzystali mieszkańcy. Świętowanie rozpoczęło się w piątek, 23 maja, a tradycyjnie już początek Dni Leszna to koncert gwiazd. Nim jednak te pojawiły się na scenie, dla publiczności zaśpiewali laureaci konkursu talentów Rozwiń Skrzydła, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury. Po nich przyszedł czas na danie główne Dni Leszna. Na scenie, która tradycyjnie stanęła na stadionie imienia Alfreda Smoczyka, wystąpili zespół Bracia oraz Zakopower. Na koncertach bawiło się około 10 tysięcy osób. W soboty i niedzielę Dni Leszna przeniosły się na rynek i tutaj nie zawiodła frekwencja. W programie pierwszego dnia znalazł się występ Teatru Marionetkowego z ZUL. Dla najmłodszych mieszkańców Leszna przygotował przedstawienie Piotruś i Wilk. Tradycją Dni Leszna jest też rajd starych motocykli, a tych pewnie ze względu na sprzyjającą pogodę w tym roku było wyjątkowo dużo. Sobota upłynęła także pod znakiem występów uczestników konkursu piosenki Muzyka nie zna granic, organizowanego przez Trzecie Liceum Ogólnokształcące oraz artystów z Miejskiego Ośrodka Kultury. Na scenie prezentował się także zespół Iskierki, a już na zakończenie kabaret Jurki, który rozbawił leszczynian do łez. Niedziela to już tradycyjnie przegląd dorobku artystycznego grup działających w Lesznie. Występowały zespoły z Miejskiego Ośrodka Kultury, klubów Kwadrat i Napiętrze oraz klubu tańca towarzyskiego Margo.